I tutaj znowu mamy bardzo fajny przykład na to, jak jest pytanie i odpowiedź. Trzeba przyznać, że szybko koleś gra. O, ta fraza jest zajebista. Jak się nauczycie coś takiego znajdywać, po prostu będziecie to potem już zawsze słyszeć i zawsze w bluesowej solówce coś takiego pasuje. Siemano. Dzisiaj zgodnie z obietnicą wracamy do serii Solo w godzinę i to już 10. odcinek, więc czas w końcu zagrać coś Slasha. Aż dziwne, że do tej pory nie było go praktycznie na tym kanale, bo kiedyś byłem zakochany w Guns N' Roses, ale dzisiaj nie będzie Gunsów, tylko będzie Slash Solo, bo Slash właśnie wydaje nową płytę, płytę z bluesowymi coverami i ostatnio wydał nowy singiel coveru Howlin' Wolfa, Killing Floor. Co ciekawe, śpiewa tam Brian Johnson z AC/DC w niższej oktawie, to chyba pierwszy raz, kiedy go słyszałem śpiewając w ten sposób, i Steven Tyler z Aerosmith gra na harmonijce, solówkę, więc to też jest ciekawostka. No i Slash oczywiście zagrał jak zwykle fajne solo, ale tym razem jest też dosyć nietypowe, bo jest to solo na dosyć czystym brzmieniu i na gitarze semi-hollow, więc wziąłem mojego Gilda semi-hollow i nie pozostaje nic innego jak włączyć timer i spróbujmy w godzinę nauczyć się tej solówki. No to do dzieła. Okej, czyli zaczynam od... Fajnie. I potem mamy powtarzany motyw typu... Chromatycznie, dźwięki po kolei. Dobra, ile tego jest? Zwolnię sobie to troszeczkę. Potem już Slash zaczyna te swoje zawiasy, typowe przejścia przez hammerony. Dużo jest tych blue note'ów i dużo takiego po prostu grania na czuja, co jest typowe dla niego, ale to jest też typowe dla tego rodzaju muzy, więc myślę, że nie ma co próbować tego zagrać tak jeden do jeden. Chodzi głównie o ten vibe, ale spróbuję te frazy jak najbliżej wyczaić, mimo wszystko idąc dalej, bo to solo jest dosyć długie z tego, co kojarzę. Ciężko jest wysłyszeć w ogóle te nuty tak nisko. Teraz na końcu coś takiego. Ale jak do tego dojeżdża, to jeszcze nie mam pojęcia. A potem jest cały czas po chromatycznych nutach. Potem są takie fajne sexy tutaj. Coś takiego. No, taka typowa fraza Slasha. W ogóle brzmi, jakby było z pustymi stronami. Natomiast tutaj... Okej, potem powtarza. Ta da 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 da.
i potem schodzimy. Muszę posłuchać w kontekście całości, bo nie wiem już, gdzie jestem w tym momencie. Okej, czyli gra po prostu dwa razy to samo. Zwróćcie uwagę, że to jest wszystko kostkowane, nie? Akurat Slash ma to naprzemienne kostkowanie naprawdę dobrze opanowane, w sumie od jakichś 35 lat. I na końcu jest jakaś taka fraza z dużym bendem. Okej. Jeszcze raz. Jest taki slajd chyba na to. Fizz. Tak, bo tu jest ten bend. Chyba. Tak. Dużo country jest w tym bluesie. Ale fajne frazy. I to jest pierwsza połowa tej solówki, bo tu się dopiero zaczyna jazda teraz. Oczywiście można wszystko zagrać na kilka sposobów. Albo... Tak jest łatwiej. Ach, te bendy Slasha. O, ta fraza jest zajebista. Jak się nauczycie coś takiego znajdywać, po prostu będziecie to potem już zawsze słyszeć i zawsze w bluesowej solówce coś takiego pasuje. Swoją drogą ten kawałek też, a raczej jego fragmenty były skoverowane przez zespół Led Zeppelin w utworze Lemon Song. Tam po prostu, jak to ładnie niektórzy określają, jest ukradzione część utworu Howlin' Wolfa, ale generalnie jest to mimo wszystko inny kawałek, ale tego typu liki często się tam pojawiają. Przy okazji, jeżeli podoba wam się ta seria i w ogóle mój kanał, to nie zapomnijcie subskrybować go, no i polubić tego konkretnego filmu. Napiszcie też w komentarzu, jakie inne solówki powinienem sprawdzić następnym razem. No ja wracam do mojej lekcji, bo zostało mi jakieś ponad 30 minut. Następna ciekawa fraza. On to robi bendami. To też Angusa przypomina dużo. Angusa Younga z AC/DC oczywiście. I potem jest ten wysoki bend. Okej, czy mamy... O, to jest to. Teraz pytanie, czy chcecie to zagrać na tej strunie? Czy na tej? I tutaj znowu mamy bardzo fajny przykład na to, jak jest pytanie i odpowiedź. Bardzo podobnie do Zeppelinów, to nie? Pytanie. I odpowiedź. Najfajniejszy lig oczywiście musiał zagrać na sam koniec. Jeszcze raz. Da.
Przy okazji, jeżeli zastanawiacie się, jak ja to robię, że od razu wiem, gdzie ten dźwięk jest na gitarze, jak go sobie zanucę, jak go przed chwilą usłyszałem, to zobaczcie ten filmik, który się tutaj wyświetla. To są po prostu dźwięki na gitarze, które można bardzo łatwo znaleźć, nauczyć się ich i potem po prostu wie się, gdzie jest dany dźwięk. Oczywiście to się wiąże z dużą ilością ćwiczenia słuchu, ale tak jak też wspominałem w jednej z rolek, polega to po prostu głównie na słuchaniu dużej ilości muzyki i zapamiętywaniu tego, co się słyszy. Dobra, nauczmy się całej tej frazy, bo to jest ostatnia fraza i potem już będę powtarzał i spróbuję całą solówkę złożyć do kupy, tak żeby zmieścić się w tej godzinie. Potem jest po prostu niższa oktawa. I on się przesuwa tutaj, było nawet widać w tym nagraniu przed chwilą z tego klipu. Świetna fraza. Na sam koniec jest jeszcze jakiś jeden dwudźwięk akcentowany z basem i bębnami. Trafiłem od razu. Zostało mi jakieś 15 minut. Teraz muszę sobie przypomnieć wszystko, co się działo do tej pory. Minęła pełna godzina. I szczerze mówiąc, nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich tych fraz, bo z jednej strony są niby dosyć proste, chociaż niektóre nie są proste, ale przede wszystkim są bardzo do siebie podobne, bo to jest no, taka stylistyka. Tutaj on to prawdopodobnie po prostu zaimprowizował, więc przelecę przez całe to solo jeszcze raz i po prostu spróbuję zagrać z nimi powoli. Zobaczymy, jak wyjdzie. Świetna jest ta solówka, naprawdę mega mi się podoba i no, wydaje mi się, że nic więcej już dzisiaj nie zdziałam. Nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich tych fraz, a tej początkowej, długiej takiej zawijanki typowo slashowej, no wiecie to... Czy cokolwiek on tam gra, no to po prostu nie rozkminiłem jeszcze na tym etapie, ale no tyle byłem w stanie zrobić w tą godzinę. A co wy myślicie? Podoba wam się ten kawałek? Podoba wam się to solo? Jeżeli tak, to napiszcie koniecznie pod spodem. I jeżeli chcecie, żebym rzeczywiście zrobił już pełną lekcję, jak oczywiście sam się nauczę tej solówki, to też dajcie mi znać. Ja jeszcze do was wrócę i pokażę, jak mi to idzie za jakiś, powiedzmy, tydzień. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.